Mamy nasz housebołcik zacumowany burtą do nabrzeża, prawą burtą. Mówimy o takim sposobie cumowania longside. Rzadko się go spotyka, no bo generalnie łódki przeważnie stają rufą albo dziobem do nabrzeża, bo więcej jachtów przy nabrzeżu można upchnąć. Zobaczcie, tu zajmuje praktycznie no dobre 15 metrów nabrzeża. Natomiast zdarza się czasami w niektórych miejscach tak, w ten sposób się staje. Żeby łódka stała stabilnie, musi być zacumowana cumami. Jakie mamy liny? No zobaczcie, mamy takie specyficzne liny. Tutaj linę biegnącą od dziobu w kierunku bardziej do przodu. To jest cuma dziobowa. Ale mamy też taką tutaj tą linę. Ona teraz jest luźna, mało pracuje. Z dziobu biegnie, ale w kierunku do tyłu, czyli w kierunku rufy. Taką linę nazywamy springiem. Spring dziobowy. Cumy biegną na zewnątrz jachtu, czyli do przodu i do tyłu. A springi niejako do środka, tak? Czyli jest spring dziobowy, cuma dziobowa. Zobaczmy, jak jest zacumowana rufa. I rufa jest również zacumowana dwoma linami. I ta, która biegnie, ta od rufy w kierunku bardziej do tyłu, to cuma rufowa. A ta, która biegnie z rufy do środka jachtu, to spring rufowy. Te cumy są założone z pętlami na końcu i zakładamy na poler, wybieramy z pokładu. Tutaj akurat tą założyliśmy sobie nabiegowo, czyli ona obiega poler dookoła, będzie ją można oddać z pokładu. Oczywiście burty przed tym betonowym nabrzeżem chronią nam odbijacze. Jak działają te cumy i springi na łódce? W zasadzie wystarczy, że łódkę zacumujemy w dwóch punktach, na dziobie i na rufie, i będzie nam stała. Tylko żeby stała stabilnie, no to potrzebny jest jakiś tam układ tych cum, bo one, te liny, działają parami. Zwróćcie uwagę, żebyśmy, tutaj mamy cumę dziobową i spring rufowy. One działają w tym samym kierunku i przeciwdziałają ruchowi jachtu do tyłu. No po prostu trzymają nasz jacht, żeby nie poszedł po nabrzeżu do tyłu. Gdybyśmy nie mieli cumy rufowej i springu dziobowego, no to ten jacht by prędzej czy później przy tam drobnej fali podmuchu wiatru poszedł nam do przodu, nie stałby stabilnie. Cuma rufowa i spring dziobowy działają w tym kierunku, czyli trzymają nam jacht, żeby nie poszedł do przodu. Działają parą, nie pozwalają nam pójść naszemu jachtowi do przodu. Gdybyśmy nie mieli założonego springu rufowego i cumy dziobowej, czyli byśmy mieli tylko te dwie liny, co na ilustracji, jacht bez problemu poszedłby do tyłu. Dlatego potrzebna jest para tych lin, zarówno cuma i spring dziobowy, i cuma i spring rufowy. No dobra, no ale dlaczego nie można by zastosować samej cum, czyli cumy rufowej i cumy dziobowej, albo springów? Przecież by nie poszedł ani do przodu, ani do tyłu w tym układzie. Zarówno w tym, jak i w tym nie poszedłby nam ani do przodu, ani do tyłu. Zgadza się. Natomiast bardzo by się nam bujał przy nabrzeżu. Dziób rufa by sobie chodziły, tak by się obracał. No, nie byłby to też stabilny postój, dlatego stosujemy te liny w parach. Cuma i spring dziobowy i cuma i spring rufowy. W jaki sposób podajemy cumy? Krzysztof ma przygotowaną cumę do rzucenia. No my jesteśmy na tej odległości, że moglibyśmy sobie podać z ręki, ale powiedzmy, że jestem dalej. Krzysztof rzuca do mnie, ale nie celuje we mnie, tylko rzuca gdzieś obok mnie. Zobaczcie, ja zakładam, ale będzie w dmuchawcach ta lina, zakładam pętlę na poler, a Krzysztof wybiera szybciutko luz. I obkłada na knacę. No trochę nie tak, trzeba poprawić. Nie w tą stronę pętelka, krzyżują się. A, czyli tu. Tak. Jeszcze, jeszcze kręć, jeszcze. Nie tak, bo teraz nie spadnie. Dobrze kręć. O, 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 o. I teraz, tak?
Słuchajcie, zawsze trzeba zwracać na to uwagę, żeby węzły były poprawnie założone. Oczywiście film o kilku, dosłownie kilku węzłach, które są potrzebne motorowadniakowi prowadzącego houseboata, no to zrobimy w osobnym filmie. Gdyby cuma miała być założona nabiegowo, no to wtedy owijam dookoła i dwa końce są na pokładzie.